Tam w studio Radia 5, Wasi Dorek, wiceprezydent suwał. Dzień dobry. Dzień dobry. Wakacji pani nie ma. Niestety nie mam wakacji, no ale trudno, inni mają, też się z tego powodu cieszę. Ktoś musi pracować, bo odpoczywać mógł ktoś, kiedyś takie hasło funkcjonowało. E, młodzi ludzie wypoczną w Suwałkach, nie wyjeżdżając zbyt daleko? Myślę, że wypoczną, ale też z drugiej strony... Mam nadzieję, że trochę zmęczą się tą bogatą propozycją, którą przygotowały nasze jednostki, jako propozycję na wypoczynek i rekreację. Dla ludzi młodych w każdym wieku przygotowaliście coś ciekawego? Myślę, że tak. Tak naprawdę mogę powiedzieć, tutaj użyć tego powiedzenia od przedszkola do pola, każdy, kto będzie chciał skorzystać z tej oferty, z pewnością dla siebie coś znajdzie bardzo ciekawego i atrakcyjnego. A swego czasu mieliśmy kilka telefonów do naszej redakcji, że... Jakie to dziwne miasto, te suwałki, że nie można wieczorem, na przykład, pokopać w piłkę na przyszkolnym boisku, gdzie kiedyś, dawno, dawno temu to właśnie tam koncentrowała się zabawa z piłką młodzieży, a teraz coś w tym temacie podobno drgnęło. Tak, podjęliśmy taką decyzję, że. Z jednej strony za miasto zainwestowało bardzo duże pieniądze i pozyskało także fundusze zewnętrzne na no to, aby przy naszych szkołach funkcjonowały bardzo dobre, nowoczesne boiska. Jak rozmawiam z dyrektorami, wiem, że dbają o te boiska, i to jest takie ich oczko w głowie, pięknie wygląda. Ale rozmawialiśmy i mówiliśmy, że to nie może być tylko do przyglądania się i do tego, żeby w roku szkolnym pod bacznym okiem konserwatorów, dyrektorów, nauczycieli wychowania fizycznego to było udostępnione naszym, pod potrzeby naszych mieszkańców i przede wszystkim uczniów. W związku z tym Zdecydowaliśmy, że wszystkie, ale to wszystkie boiska szkolne będą udostępnione dla wszystkich, którzy tylko będą chcieli z tego skorzystać. Nie boicie się dewastacji? Um. Różnie może być. To jest tak, że jeżeli z czegoś korzystamy, nawet w domu, jeżeli mamy piękną zestawę i z niej korzystamy, bierzemy pod uwagę fakt, że jakaś wyjątkowa filiżanka może się stłuc. Tutaj również bierzemy pod uwagę fakt, że coś się może zadziać, w związku z tym będziemy musieli ponieść koszty. Na przykład tych napraw. Wszystkie boiska są też ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków, więc w zasadzie myślę, że jesteśmy zabezpieczeni i też przewidujemy to, że w zasadzie to, co jest udostępnione, z czego korzystamy, no różne mogą być tego konsekwencje, ale nie znaczy to, że musimy się tego obawiać i w związku z tym zamykać się. Ja osobiście w ubiegłym roku wielokrotnie w wakacje przyjeżdżałam wokół naszych boisk szkolnych, chciałam zobaczyć, jak one funkcjonują, i ubolewałam nad tym, że na przykład w regulaminach jest tak, że jeżeli dziecko przyjdzie z pełnoletnim opiekunem, wtedy otrzyma klucz do boiska, boisko zostanie otwarte. Procedura a... skomplikowana. Bardzo, a nie oszukujmy się, rodzice są często w pracy, dzieci są w różnym wieku i po prostu chcą, jak to mówimy, pokopać tą piłkę. I dlatego ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, myślę, że pan redaktor również, te boiska żyły, te boiska żyły, tętniły energią, dobrą energią i w związku z tym chcemy, żeby tak było y, również w tym roku, od tego roku. Jeżeli chodzi o te procedury, to do której będzie można korzystać z tych boisk? Ym, od godziny dziewiątej do godziny dwudziestej wszystkie boiska będą otwarte. Każdy będzie mógł wejść i zająć się zabawą na tych boiskach. Każde boisko ma udostępniony regulamin, gdzie dokładnie jest powiedziane, jakie obuwie jest wymagane, bo przypominam, yy, różna jest też struktura tych boisk i w związku z tym tu moja serdeczna prośba, aby zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli, którzy będą korzystali z tego, zapoznali się z regulaminem. Ale oprócz tego, że od godziny 9 do godziny 20 przez 7 dni w tygodniu te boiska będą otwarte, to, to również weszliśmy w takie porozumienie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i na naszą prośbę został przygotowany program. Program Eurofootball, czyli Wygraj z nudą. Otóż systematycznie będą wprowadzone działania animatorów, którzy zostali tutaj zwerbowani, że tak powiem, na czas ten letniego wypoczynku, którzy będą organizowali na tych oto boiskach rozgrywki między boiskami. Bardzo szczegółowo program jest przygotowany, wymienione obiekty, które będą gospodarzami w danym dniu, w danym tygodniu. I docelowo chcemy pobudzić zainteresowanie młodych ludzi piłką, piłką z też takim rozgrzewką, taką profesjonalnym podejściem też do treningów, ale też przede wszystkim chodzi tu o dobrą zabawę. Myślę, że będzie też atrakcją, że przygotowaliśmy niespodzianki na, na te rozgrywki. A każdy zespół, który będzie brał udział w tych turniejach, oczywiście otrzyma nagrody. A nagrody też będą sportowe, ponieważ docelowo chcemy, żeby były to po tym od jesieni karnety do wejść do naszych jednostek sportu. Boiska to jedno. A co jeszcze? Przygotował urząd miasta dla dzieciaków. Myślę, że oferta, zresztą mam ze sobą kolorowe plakaty, które już pojawiły się w naszej przestrzeni miejskiej. Bardzo małą czcionką, bardzo dużo tekstu. O, no bo tego jest tak dużo, panie redaktorze, i w związku z tym ta czcionka może jest taka mała, żeby wszystko pomieściła. Ale też, jeżeli o tym pan mówi, to chcę państwu powiedzieć, że zamierzamy wykorzystać przestrzeń Placu Marii Konopnickiej i tam niebawem pojawi się duża konstrukcja, która. Te wszystkie propozycje letnie, właśnie mam nadzieję, że większą trzcionką upubliczni, żeby wszyscy mogli zapoznać się z tą bogatą ofertą. Zacznę od tego, że już w czwartek mamy taką inaugurację lata w mieście. To są, jest to koncert bratanków, który też z jednej strony ma, będzie witał gości, którzy do nas przyjeżdżają, ponieważ od 1 lipca mamy Mistrzostwa Juniorów Lekkiej Atletyki w Suwałkach. Liczymy, że od 1000 do 1500 osób zjedzie do nas na ten gorący weekend. Też tu z Państwem podzielę się taką refleksją, że pierwotnie koncert był zaplanowany na godzinę 20. No i oczywiście nie skończyłby się przed meczem. Nikt nie mógł przewidzieć, dla nas jest to, myślę, że nie tylko kibiców, Piłki nożnej, ale e, dla każdego Polaka jest to wspaniała niespodzianka, że już jesteśmy na tym etapie rozgrywek, i w związku z tym tu prowadzimy rozmowy, dzisiaj podjęliśmy działania, aby ten koncert odbył się wcześniej, żeby potem spokojnie można było, w, myślę, że wspaniałym już z muzycznym, szampańskim nastroju, przejść do kolejnej e, edycji kultury, czyli i sportu, czyli do obejrzenia meczu Polska-Portugalia. E, tak jak zaczęłam, małą czcionką, dużo tego i może biblioteka, biblioteka imienia Marii Konopnickiej i jej filie, to są zajęcia literacko-plastyczne, milicentrum, zabawy z wykorzystaniem klocków Lego, gry planszowe. Proszę zapoznać się z tą ofertą, ponieważ jest bardzo bogata i tu podkreślę, wszystkie zajęcia, wszystkie działania, które podejmuje Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej i jej filie są bezpłatne. Suwalski Środy Kultury i sport, kultury, przepraszam, to przede wszystkim taniec, plastyka, muzyka i teatr. Działania, jeżeli chodzi o taniec, i nowoczesne, i mażoretki, i taniec ludowy. Plastyka, warsztaty ceramiczne, warsztaty artystyczne, warsztaty plastyczne, przeróżne działania, solny świat, origami kołowe, kolorowe lampiony, także również bardzo bogata oferta muzyczne i teatralne. Tutaj y, przypomnę państwu, że jeżeli chodzi o muzykę, to y, będą warsztaty gospel, które cieszą się ogromnym powodzeniem i ogromnym zainteresowaniem. I pani Anna Szafranowska tak wiele robi w tej dziedzinie, że wiem, że zawsze cieszą się, y, bo są to bardzo atrak atrakcyjne działania. Wszystko jest teatrem. Warsztaty pani Mirosławy Krymskiej, warsztaty recytatorsko-aktorskie, jak tylko wymieniłam to kilka tych działań i widzimy, że oferta jest bardzo bogata, i czasami w tym natłoku zajęć szkolnych, edukacyjnych, młodzież nie może z tego skorzystać, więc myślę, że jest to dobry czas i warto, warto tutaj mieć to na uwadze. Również Osir, bo to, że boiska otwieramy, że będzie wiele się działo na boiskach szkolnych, to jest jedna działalność Osiru ale również bardzo bogata działalność związana ze w zasadzie wszystkimi dziedzinami sportu i rekreacji żeglarstwo lekka atletyka wycieczki rowerowe tenis ziemny piłka siatkowa siatkówka plażowa modelarstwo fitness nie ma tak naprawdę dziedziny sportu, która by nie pojawiła się w ofercie letniej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Również chciałabym Państwu powiedzieć, że dbamy też o bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży. Miasto Suwałki dofinansowało działania harcerskie, czyli Zuchowa Przygoda nad Jeziorem 2016 i w sierpniu dziesięciodniowy jest obóz dla 40 uczniów szkół podstawowych nad jeziorem Garbaś. Organizatorem i realizatorem tego zadania jest Związek Harcerstwa Polskiego. Natomiast drugim takim ważnym działaniem, na które chciałabym zwrócić uwagę, także dofinansowanym przez miasto Suwałki. Jest to organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na zalewie Arkadia. I tu przede wszystkim jest to działalność taka prewencyjna z zakresu zasad bezpieczeństwa nad wodą wśród dzieci, młodzieży. Ratownicy przeprowadzą pogadanki, szkolenia na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz w jaki sposób Udzielać pierwszej tej pomocy dla uczestników kolonii, obozów, dzieci, młodzieży, dla wszystkich, którzy korzystają z wodnych atrakcji. Tutaj także dofinansowaliśmy to zadanie, bo wakacje z jednej strony to przygoda, to zabawa, ale młodość ma też swoje prawa i często jest to brawura. W związku z tym także chcemy przypominać, że jak ważne jest bezpieczeństwo, jak ważne są te zasady. Czy znajdziemy w internecie, bo to teraz takie bardzo nośne źródło informacji, y, gdzieś to wszystko w dużej pigułce? Tak, na przede wszystkim Urząd Miejski, strony Urzędu Miasta, więc tu Państwa odsyłamy, że y, wszystkie te propozycje Państwo tam znajdziecie, ale również każda z naszych placówek, każda z naszych instytucji sportu i kultury te informacje umieszcza. Y, przypominałam o tym, jeszcze raz zwrócę uwagę na to, czy rzeczywiście y, wszystkie, wszystkie te, y, w jednym miejscu wszystkie, żeby te propozycje były umieszczone. I prosiłam dyrektorów naszych jednostek, żeby obok tych, propozycji, które w swoim zakresie y, przedstawiają, także partnerskich jednostek. Tutaj nie ma jakiejś rywalizacji Tutaj i chodzi o to, żeby pokazać, jaki ten wachlarz jest szeroki i atrakcyjny, żebyśmy na każdej stronie każdej y, jednostki i kultury i sportu umiejscowili wszystkie te propozycje. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Jeszcze jedno pytanie. Kto wygra mecz? Jak to kto? Polska, panie redaktorze, Polska Biało-Czerwoni. Ewa Dorek, wiceprezydent Słowa a Państwa i naszym gościom, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.